Cześć, witamy na kanale dla ciekawskich shopping. Znajdziecie tu modę gwiazd, inspiracje zakupowe i prezentacje topowych produktów dostępnych w sklepach. Linki do polecanych rzeczy zawsze umieszczamy w opisie filmu. Zanim przejdziemy dalej, przypominamy też o subie i włączeniu powiadomień, tak aby być na bieżąco z naszymi odcinkami. A nasz dzisiejszy bohater to jedna z najbardziej kolorowych i charakterystycznych postaci w świecie celebrytów. Jeffree Star, prawdziwa gwiazda YouTube'a, wizażysta i posiadacz własnej marki kosmetycznej. W tym odcinku przybliżymy Wam właśnie kilka produktów z kolekcji Jeffree Star Cosmetics, która dostępna jest w sklepach Douglas. Jeśli jesteście miłośnikami makijażu, ale jeszcze nigdy nie mieliście okazji ich wypróbować, mamy nadzieję, że nasz filmik pomoże Wam wybrać idealny produkt dla siebie. Nie przeciągając, przechodzimy do pierwszej rzeczy. Zaczynamy od pomadek w płynie, które już teraz można nazwać kultowymi, ponieważ to one zapoczątkowały istnienie kosmetycznego imperium celebryty. Tak, bowiem wszystko zaczęło się od ich trzech kolorów, które bardzo szybko stały się wielkim hitem. Oczywiście teraz paleta dostępnych barw jest o wiele większa. Velour Liquid Lipstick to produkty o kryjącym i matowym wykończeniu, które na ustach mają się utrzymywać przez kilka godzin. Brzmi nieźle? No to sprawdźcie sami, są dostępne na stronie douglas.pl. Idealnym dopełnieniem pomadek będą konturówki do ust posiadające kremową formułę. Po ich nałożeniu osiąga się gładki efekt, który dodatkowo jest odporny na rozmazywanie. Konturówki są dostępne w Douglasie w trzech kolorach. Teraz prosimy o uwagę wszystkich fanów błyszczyków, szczególnie tych, którzy chcą, aby połysk na ustach był maksymalny. Taki efekt ma zapewnić właśnie błyszczyk The Gloss. W ofercie jest cała paleta kolorów, od naturalnych po beże, róże i odcienie koralowe. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejna propozycja to paleta cieni o nazwie Beauty Killer. Ona też ma swoją historię, gdyż była pierwszą paletką, która pojawiła się w ofercie Jeffree Star Cosmetics. Posiada 10 maksymalnie napigmentowanych odcieni dających matowy, metaliczny lub brokatowy efekt. To propozycja zarówno dla wielbicielek odważnych, jak i stonowanych kolorów. Chcemy tylko zaznaczyć, że ten, jak i wszystkie inne produkty z kolekcji są wegańskie i cruelty free. Jeśli jesteście zwolennikami bardziej neutralnych barw, choć słowo to dajemy raczej w cudzysłów, spójrzcie tylko na paletkę o nazwie Androgyny. Cienie dają tu super matowe lub metaliczne wykończenie. No i oczywiście są mocno napigmentowane. Dobry pudor w kosmetyczce to podstawa. Ma on zapewnić zmatowienie, wygładzenie i utrwalenie makijażu. Magic Star Setting Powder z kolekcji Jeffree Star dodatkowo niewidocznie stapia się ze skórą dzięki formule, która nie powoduje efektu maski i nie gromadzi się w zagłębieniach. Zaintrygowani? Zapraszamy więc na stronę douglas.pl. Przejdźmy teraz do kategorii rozświetlaczy. Najpierw przypatrzymy się tym z linii Skin Frost. Do wyboru mamy 7 kolorów, a każdy ma zapewnić maksymalny blask na skórze. Ich miękka formuła sprawia, że wystarczy tylko odrobina, aby uzyskać pożądany efekt. Rozświetlacze możecie kupić też w wygodnej palecie. Spośród kilku ich rodzajów wybraliśmy tę o nazwie 24 Karat, ponieważ zawiera 6 mocno napigmentowanych odcieni w ciepłych tonach. Świetnie sprawdzi się na zbliżający sezon wiosenny. Te kolory można nakładać na sucho i na mokro, a także pojedynczo lub warstwami. Wszystko zależy od Waszych kosmetycznych upodobań. W kategorii korektorów macie do wyboru 3 kolory, które skutecznie pokrywają przebarwienia, jednocześnie dając satynowe wykończenie. Wyobraźcie sobie, że mogą one zakryć nawet tatuaż. Jak dla nas nie trzeba lepszej rekomendacji. Jak wiecie, Jeffree Star słynie z mocnych i wyrazistych kolorów, nie tylko w makijażu, ale także w ubiorze i stylu bycia. Dlatego na koniec mamy coś dla zwolenników make-upu w jego stylu. W Douglasie bowiem dostaniecie paletę błyszczyków w odcieniach niebieskich i fioletowych. W zestawie macie 8 produktów w rozmiarze mini. Czy są wśród Was fani takich kolorów na ustach? I na tym kończymy nasz odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się filmiki o tematyce kosmetyków i makijażu i kogo chcielibyście zobaczyć następnym razem. Pamiętajcie też, by zasubskrybować nasz kanał i zostawić łapkę w górę oraz sprawdzić nasze konto na Instagramie. Do usłyszenia wkrótce, cześć!